Obecnie klep Sezry często bywają używane jako gadżet reklamowy. W naszej kolekcji mamy kilka takich. Czy zaskakujących biorą pod uwagę branżę firmy, która się na taki sposób promocji zdecydowała. Tym razem pokażemy Wam klep Sezrę, chyba najbardziej dopasowaną do obszaru działalności firmy, która użyła jej jako swój gadżet, mianowicie firma Rode & Schwarz. Ta powstała w 1933 roku firma. Produkuje m.in. urządzenia pomiarowe, w tym przemysłowe zegary o wysokiej dokładności, tak zwane wzorce czasu, jak ten ze zdjęcia, które właśnie widzicie. Produkowane w latach 50. ubiegłego wieku, małe zegary kwarcowe były najpopularniejszym typem zegarów. Używano ich, gdy wymagane było bardzo precyzyjne odmierzenie czasu. Niektóre z nich miały zasilanie bateryjne, dzięki czemu można je było zabierać poza laboratorium. Rode & Schwarz był jednym z pierwszych niemieckich producentów robiących takie zegary. Sporo z nich trafiło już do muzeum. Ten model CAQAPN7852 jest prezentowany w muzeum w Monachium. Na klepsydrze pokazano skalę dokładności zegarów. I tak, według tej skali zegary sprężynowe balansem osiągają dokładność od 1000 sekund, czyli 16 minut, do 1/10 sekundy na dzień. Zegary kwartowe nie powinny się spóźniać lub przyspieszać więcej niż o 1/100 sekundy na dzień. Dokładniejsze są zegary atomowe. Różnica nie przekracza 1/10 milionowej sekundy na dzień. Ta klepsydra przesypuje się w 3 minuty, plus minus kilka sekund. Każdy pomiar daje trochę inny wynik. Jaka jest więc jej dokładność? Niestety ze względu na to, że odmierza krótki okres czasu, trzeba byłoby ją często obracać. Na szczęście drobny piasek zwiększa jej dokładność. Osiągnięcie granicznej dokładności ze skali na niej umieszczonej, czyli wymienionych wcześniej 16 minut na dzień, wydaje się możliwe, ale wymagałoby to ogromnej cierpliwości. Dzień to 86 400 sekund, czyli 1440 minut. Odwracając tę klepsydrę co 3 minuty, musielibyśmy robić to 480 razy w ciągu dnia. Jeżeli na każde odwrócenie poświęcilibyśmy pół sekundy, to już uzbieramy 4 minuty opóźnienia. Do kwestii, jak dokładnie potrafimy obecnie mierzyć czas, z pewnością wrócimy w jednym z następnych filmów. Opowiemy także, do czego dokładny pomiar czasu był i jest nam dalej potrzebny. Nie przegrać nowych odcinków, daj lajka, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia.